Dzień dobry, witam Was w tym grudniowym już w pełni tygodniu. Mamy 5 grudnia 2022 roku, poniedziałek, i rozpoczynamy ten tydzień oczywiście klinem, bo jak inaczej, zapraszam. Witajcie, moi drodzy, kochani. Dzisiaj pojedziemy sobie z 24 godzin. Myśl przewodnia AA. Nie będę może całej myśli przewodniej czytał, tylko dojadę już jakby tu do samego końca. Czy jestem przekonany, że picie nie może mi już przynieść nic? Dobrego. Tu generalnie chodziło o to, że yy, czasami zapominamy, yy, już tam jakiś czas nie pijąc, yy, czasami się jakieś wpadki zdarzają, czasami jakieś zwykłe nakręcenie, głód czy nawrót i pojawiają się myśli o piciu. I właśnie to jest bardzo istotne, bardzo ważne pytanie, czy jestem przekonany, że picie nie może mi przynieść już nic dobrego? Bo to, że takie myśli się pojawią, to jest raczej pewne. Kwestia czasu, nie czy, ale bardziej kiedy że takie myśli mogą się pojawić. Oczywiście wiadomo, im ta jakość trzeźwienia jest wyższa, im to życie sobie przystosowujemy i zrobi, staramy się zrobić sobie takie warunki, żeby to trzeźwienie było naprawdę spoko, no to jest wtedy łatwiej, te głody, nawroty, one na pewno rzadziej przychodzą, ale przyjdą na pewno. Na, na, jakbyś sobie życie nie ułożył i tak przy, przyjdzie tak, taki czas, gdzie pomyślisz, a może jednak. I teraz tutaj właśnie to jest podstawowe pytanie. Czy masz w sobie wyrobione coś takiego, że kurde nie no, to chlanie mi nic dobrego już nie da. Kompletnie? Czy jesteś o tym święcie przekonany? Bo oczywiście wiadomo, że mogą się pojawić wspomnienia jakieś fajne fragmenty, mamy grudzień, więc jakieś, wiecie, święta, coś, sylwester, to się oczywiście pamięta wtedy przez różowe okulary, takie rzeczy, że już się nie pamięta zadymy, kaców, kłamstw i innych takich świństw, ale się pamięta, wiecie, jakieś tam takie picie towarzyskie, jakby, kurde, tego picia towarzyskiego najwięcej było w wypadku większości z nas. Natomiast się coś takiego pojawia. Yy, I to jest, wiecie co, takie nostalgiczne myślenie za czasami, których nigdy nie było. Yy, czy masz sobie wyrobione takie przekonanie, że nie? Kurde, nawet jeżeli były jakieś gdzieś tam bardzo dawno temu fragmenty, które może były przyjemne, to jednak nie. Wiesz, że to za chwilę i tak skończy się, jak zwykle, czyli kompletnym brakiem kontroli, kolejnym zapiciem, kolejnym dołem, a może jeszcze gorzej niż poprzednio. I teraz, czy masz sobie takie przekonanie głęboko, w umyśle, głęboko w sercu, jak tak sobie pomyślisz o chlaniu? Kurde. Czy ja, gdybym nawet teraz już mógł w sposób kontrolowany pić, czy bardzo by mi na tym zależało? Czy już właściwie masz to życie tak ułożone, poszukałeś tylu fajnych zamienników, które dają ogromną przyjemność, że właściwie nie, no w sumie to mam to w dupie, no i już mi na tym chlaniu w ogóle nie zależy, tak naprawdę. Wiesz, y jakie masz podejście, pomyśl o tym? Czy jeszcze miło wspominasz, czy jednak już wiesz, że kurde, no nie. Jakby nie było to chlanie, to i tak było do dupy. No nawet jeżeli były jakieś fajne fragmenty. Dajcie, kochani, znać w komentarzach, jak to jest u Was, a my się widzimy oczywiście jutro rano. Do zobaczenia. Cześć.